Witam słuchaczy. Dziś na Sportowo gościem Radia 5 jest bowiem pan Daniel Myszkowski, który po raz trzeci zdobył tytuł Mistrza Polski w kulturystyce i fitness. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Po tej stronie Artur Parafinowicz. Gratulujemy sukcesu i przechodzimy do pytań. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć i przez 3 lata utrzymać taki tytuł? Przede wszystkim bardzo dużo ciężkiej pracy, obowiązkowości, rygorystyczna dieta, ciężkie treningi i dążyć do celu, nigdy się nie poddawać. Skąd pan bierze w sobie samodyscyplinę, żeby jednak co roku ten wysiłek włożyć? Bardzo mi zależy na rozwoju osobistym, nie tylko w sporcie, ale w każdej płaszczyźnie życia i dążę do tego, żeby codziennie być lepszym człowiekiem, tak? I stąd też tutaj ta motywacja do osiągnięcia moich głównych tych celów takich sportowych. Czuje się pan podczas tych konkursów ambasadorem Suwałk, że o, człowiek z Suwałk, że jednak razem z pana osiągnięciami niesie się też no, to, skąd pan ich pochodzi. Oczywiście, jak najbardziej. Ja zawsze podkreślam podczas każdych startów, bo akurat nie mamy klubu, z którego mógłbym startować w naszym mieście, więc startuję tutaj pod patronatem Black and White Ostrowca Świętokrzyskiego, ale zawsze wspominam, że głównym moim celem jest reprezentowanie Suwałk i promowanie naszego miasta. Na antenie Radia 5 mówimy o pana sukcesach, informujemy. Tak też było z tym ostatnim tytułem. Co by pan powiedział młodym ludziom, których to zainteresuje, którzy chcieliby wybrać tą samą drogę, którą pan poszedł? Da się z tego żyć? Są jakieś stypendia dla kulturystów? Czy to może być sposób na życie taki podstawowy? To znaczy, tak jak mówię, głównie jest to takie realizowanie marzeń, tak, bardziej rozwój osobisty. Czy da się żyć? No, jest bardzo dużo profitów związanych z tym takich, że tak powiem, dookoła, tak? Czyli praca ta trenerska, klienci online, klienci personalni i wszystko z tym związane, sponsorzy, różne kontrakty. Odnośnie stypendiów niestety nie uzyskałem żadnych stypendiów ani od naszego miasta, ani tutaj od związku, ani żadnych gratulacji, ani nawet słowa dziękuję. Więc niestety tak to wygląda u nas w mieście. Mm-hmm. To jeszcze jedna kwestia, co ze zdrowiem? Jak ten sport przekłada się na zdrowie? Bardzo dobrze. No, tak jak się mówi, no jest to bardzo, bardzo, bardzo można powiedzieć sport, który zwraca uwagę na zdrowie, tak? Suplementacja witaminowa, zdrowe odżywianie. Sam sport, sama kwestia ta taka sportowa ma bardzo duży wpływ na zdrowie, więc dla mnie są same pozytywy i same plusy. No a co by pan doradził takiemu słuchaczowi, który sobie teraz nas słucha i pomyśli, a może bym poszedł na siłownię, może bym coś zaczął, może bym ruszył. Od czego zacząć? Od czego zacząć? Przede wszystkim trzeba chcieć, nie przekładać tego na jutro, tylko zebrać się, pójść właśnie teraz jest ten moment, teraz to jest ta chwila, żeby zacząć się zmieniać. Tak jak mówię, siłownia nie tylko kształtuje nam piękną sylwetkę, ale również charakter i pomaga nam rozwijać się w każdej płaszczyźnie życia. Uczy nas obowiązkowości, ciężkiej pracy, dążenia do celu i wszystkiego z tym związanego. Ale zacząć samemu, dziś pobiec, zrobić na tej siłowni mnóstwo pompek, przysiadów, podnosić ciężary, no i co, jutro zakwasy? To znaczy, powiem tak, kiedyś nie było takich możliwości jak teraz, o tyle ten sport bardzo mocno się rozwinął, że na każdej siłowni możemy spotkać trenerów personalnych, specjalistów, którzy przysłużą nam dobrą radą, wyciągną taką pomocną dłoń, więc dla młodych adeptów siłowni polecam skorzystanie z usług specjalistów. Na pewno wtedy te efekty będą szybsze i bardziej widoczne. Zajęcie dla każdego? Jak najbardziej, oczywiście. Pan Daniel Myszkowski, trzykrotny mistrz Polski w kulturystyce i fitness, był dziś gościem Radia 5. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Dziękujemy słuchaczom za uwagę. Artur Parafinowicz, do usłyszenia.